Niedziela 22 września była Europejskim Dniem Bez Samochodu, którego kolejna edycja odbyła się także w Mrągowie. Na boisku Orlik animatorzy sportu chcieli przekonać mieszkańców Mrągowa do czynnego uprawiania sportu i wybierania innego środka transportu niż własny samochód. Uczestniczymy dzisiaj w akcji Dzień Bez Samochodu. Na sportowo ten Dzień Bez Samochodu na mrągowskim Orliku się odbywa. Co się tutaj dzieje, kto tutaj gości, jakie konkurencje przygotowaliście chyba dla najmłodszych? Dla najmłodszych, tak. Również przychodzą tutaj właśnie z rodzicami. Przygotowaliśmy unihokej, mini turniej w piłkę nożną. Tutaj jest boisko do unihokeja, taki mały tor przeszkód i wszystkie te konkurencje były nagradzane, tak? Dzieci dostawały lizaki, no takie drobiazgi, tak? Akcja Dzień Bez Samochodu. Warto jeździć rowerem, warto chodzić pieszo, czy wolicie jednak samochód? Rower. Hulajnoga. Dobra, to powiedzcie tylko bardzo proszę pełnymi zdaniami. Dlaczego tutaj przyszliście dzisiaj, dlaczego chcieliście wziąć udział w tej akcji? Żeby się bawić. Tomek, powiedz. No ja zgadzam się z kolegą. W ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu w Mrągowie można było spędzić czas rodzinnie, uczestnicząc w zawodach sprawnościowych, rowerowych, zagrać w coraz popularniejsze bóle, czy wziąć udział w mini turniejach piłki nożnej dla najmłodszych. Idea Europejskiego Dnia Bez Samochodu powstała w 1998 roku we Francji. Celem kampanii jest kształtowanie wzorców zachowań proekologicznych, upowszechnianie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu, przekonanie do alternatywnych środków transportu, promocja transportu publicznego oraz pokazanie, że życie w mieście bez samochodu jest nie tylko możliwe, ale także o wiele przyjemniejsze. Mrągowo po raz kolejny przyłączyło się do tej kampanii. Jak zapowiadają organizatorzy, ta akcja będzie kontynuowana w przyszłych latach.